Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w naszej serii z Norlanda. Nie było dwa dni odcinków, przepraszam za to, ale już wracamy. Pana dowódcę, to tu go muszę pokazać, to nazwaliśmy Poksu, bo to pan Poksu mówił w ogóle o tym, żebym właśnie se najął jakiegoś żołnierza jako dowódcę, więc jest. Lutelson wraca, bo tutaj staraliśmy się poprawić relacje. Niestety trzeba mieć plus 50, żeby handlować. Więc pod tym względem pupsko. Mówicie, że... Tutaj ustawić max w karczmie, jeśli chodzi o sprzedaż piwa. No chłop dostaje 5. Zresztą pisaliście, że powinno być tak, żeby on mógł sobie i wypić i zjeść coś. No Bimber jest za 3, Brukiew jest za 2, to jest 5 akurat, ale jeśli byśmy chcieli, żeby oni wszyscy żarli minimum mąkę, no to byśmy musieli dawać 8. To przy obecnych moich pieniądzach jest dość straszne, wojownikom dajemy 8. Czyli mogą sobie wypić piwo i i zjeść brukiew. Albo właśnie oni mogą sobie mąka bimber. Na razie jakbyśmy mieli więcej pieniędzy, to może, ale obecnie to niestety wygląda jak wygląda. Dobra, wszyscy ruszyli dupska. Aha. No te, niektórzy odporność. Czekaj, nie, to Jakub Gaming jest niesiony. No on ma te ospę. Maść leczniczy mamy, ale wiadomo jak to się prezentuje. Skarpeta jeszcze idzie na ten oddział. Mówicie, że tu jest rzeka. To szczerze, ja tej rzeki tu w ogóle nie widziałem. Dla mnie to jest po prostu granica. No to proszę tu mostek zrobić i wtedy można chodzić, a nie trzeba naokoło. Dobra, więc no ja bym chciał się przymierzać do tego, żeby być przywódcą sojuszu, albo żeby pani Filomena stała się naszą wasalką. Więc no, będziemy musieli raczej wyjść z sojuszu. Oni mają co prawda pan, ale strasznie drogą mają. Więc, i oni coś tam wprowadzili, twórcy tej gry, że teraz chyba można mieć więcej lordów, w sensie, że... Bo teraz chyba, bo do tej pory było tak, że jakbyśmy chcieli żonę do skarpety znaleźć, to nie możemy, bo nie ma miejsca. Ale wydaje mi się, że teraz już można i ona po prostu sobie będzie chodziła po wiosce, ale no nie będzie osobą, której możemy tam mówić, żeby czymś zarządzała i tak dalej. Tak mi się wydaje, że tak to teraz działa. Że działało tak, jak mówiłem, że działało. Może się mylę. Ratavi gdzieś jeszcze coś ma, bo mówicie, że... A no ma, bo ona ma tutaj. No to tutaj rzeczywiście trzeba ją wywalić. Tam ich już skończy. I tutaj damy kancelarię. Bo to tak musi być zrobione przez kancelarię. Dobra, jest przez kancelarię, a to niech sobie skończy. Według tego to ma jeszcze tylko 2. No to chyba to i to. To w takim wypadeczku. Ja mam taką nadzieję. A jeśli chodzi o książki, obecnie wygląda to następująco. O, może na tym będzie dobrze widać. No, świątynia nas nie interesuje aż tak bardzo. Poprawna wycinka to już prędzej. Kuźnia broni jest ważna. Tartak ulepszenie to Gandhi, jak go kiedyś znajdziemy. Wojskowa logistyka, no to jest też dość istotne. Tu kancelaria. Tu Adasiuniek, nie no, tutaj kancelaria. Możemy Adasiuńka wywalić, też dać kancelarię. Dobra, to Adasiuniek też już trochę sobie mniej robi. I od razu to wszystko lepiej będzie działało. No mówicie, że dzieciom dawać pisanie książek, bo i tak nie mają nic lepszego do roboty. No teraz dzieciów nie mamy, ale okej. Zapamiętam sobie na przyszłość. Wygląda jakby Lutel tutaj miał skręcić. Sam jeden. Potężno ma włócz, nie ma... Wrog mój? Co się dzieje? Chowasz się za rąbkiem spódnicy, gdy tylko masz zająć... Wrogu mój? Gdy tylko masz zająć stanowisko w konflikcie? Aha, bo tam nie pomogliśmy. Hepor... W dupie cię mam, Hepor. Znaczy, potomku ladacznicy i jeńca. No, już się wyzywają odpowiednio. Znaczy, mnie wyzywają odpowiednio. Biskup może sprowokować bunt fanatyków. Biskup ma pośród twoich lordów śmiertelnego wroga. Dopóki się to nie zmieni, będzie występować ryzyko, że wzniecie bunt. Panie Dexterku, kogo pan nie lubi? Ratavi. Panie Dexterku, proszę się tam pomiziać z Ratavi. My tak nie chcemy żadnych buntów. Dobra, Ratavi tutaj coś pierdzieli. A nie, tu jeszcze miała. No dobra. To tu wywalić Ratavi, tutaj dać kancelarię.
Bierę ją, Dexter, pod rękę i tam sobie opowiadacie, co lubicie, czego nie lubicie. Dlaczego dżem z ogórków to kupsko, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Ratavi ignoruje Dexter, ale idą razem. Ratavi nie lubi rozmawiać o dżemie z ogórków. Jakbyście nie wiedzieli, to Dexter jada dżem z ogórków. Nie pomyliłem, prawda? Kurde, chyba nie pomyliłem. Albo z czego innego, takiego dziwnego. Nie, właśnie raczej dżem z ogórków. Dobra, płodny, dalej Lutelek ma być płodny, czy coś zdobywca? Trzech wasali. Wspierając się wzajemnie, może trwać chwilę, rozszerz swój sojusz wolnych miast do trzech prowincji. Gospodarny, gospodarka jest najważniejsza, osiągnij dzienną produkcję towarów wartą łącznie 3300. Jeżeli bym ja wiedział, jaką obecnie mam, teraz sobie nie sprawdzę. 3300 to na pewno nie mam, nie wiem jak nam daleko do 3300. No trzech wasali, tylko tu jest problem, bo tak, no możemy te panią na pewno, ale później jest problem, bo chociaż oni już się trochę dzielą. Dobra, spróbujmy zrobić, że chcemy mieć trzech wasali. Zaakceptuj. Nie wiem, jak bardzo to się zacznie denerwować z tego tytułu. Jak długo będziemy mogli nie mieć tego zrobionego. No ale plan byłby taki, żeby Filomena w końcu stała się kimś od nas. Ci, oni są w sojuszu. No ten nie ma armii na pewno. O, rozbawił Ratavi. I ten nie ma armii za bardzo, ale jest wasalem tego czopka, który ma dużą armię. No my mamy 17-8, ale my jesteśmy jeszcze tak 3 na 10 uzbrojeni, bym powiedział. Uzyskano wiedzę świątynia, dobra. Good stuff. Jak tam Ratavi? Czekajcie, Dexterek. Na minus 50, to 2 zeszło. Słaba rozmowa była o dżemach. Dżemy. Naucz się, Lukasik, robić hutę. Dobra. Ojejku, jak tu se ktoś leży smutny. Co to jest? Kogut, panie kogut. Pan jest bardzo chory, widzę. Dobra, ale tu już wszystko powinno śmigać, działać i w ogóle. Kancelarem jest 50%, no bo ta świnia tutaj chodzi. Dobra, Ratavi, kończ tutaj i cię wyrzucamy stąd. Wynik wichru wzgórze. Najęci z boje wdali się w walkę ze strażnikami, zostali zabici. A... 2 dni nie było odcinka, nie pamiętam, ale rozumiem, że ja wysłałem zbójów, żeby coś zrobili. Ukradli księgi chyba, co? No to Hepor mnie bardzo nie lubi. Ile mnie to kosztowało, to jest pytanie. A, i Gellert tam był. Kurczę, Gellert nie lubi Lutela. Mam nadzieję, że dużo hajsu na to nie wydałem. A wydaje mi się, że Gellert miał ogromne szanse na to, nie? Tak z 70% chyba miał. Statystyki dnia... Ej, spodziewana migracja 0. Też średni nastrój jest ok. Może przez to, że była ospa? Dobra, poszła stąd, to ją stąd zabieramy i dajemy to. Tylko, że ona jest wkurzona. Intensywne pragnienie intymności. No to Lutelson zaraz wróci. Będziecie się intymnować, ile wlezie. Ojej, tu jest ktoś mega wkurzony. Panie Górski, co pan taki wkurzony? On ma naprawdę... Ma tarczę i ma sztylecik do tej tarczy i łuk. Poważny głód. A bo ty nie masz pieniędzy w ogóle. Czy ja nie miałem do wypłaty ostatnio? Możliwe, że nie miałem do wypłaty. Jak tam skarpeta idzie jeszcze? A ty to kto? Jakaś koleżanka z Gwiazdonurtu. Gdzie to było? A stąd, okej. No to jest taki najtrudniejszy sojusz, bo to są trzy te, nie? On jest przywódcą, nasz przyjaciel Hepor. Później tutaj i tutaj. No i to jest dość silne. Jakby to nas zaatakowało, znaczy jakby... Ja nie mogę tego zaatakować za bardzo, no bo oni sobie pomogą nawzajem i to będzie dupa. Myśmy musieli tutaj planować, żeby... Da się coś planować, żeby oni przestali być w sojuszu? Ultimatum neutralności. No i nie, to chodzi o to, żeby siłą, nie?
Wszystko siłą, siłą, ale tak zbrodnie. Więc jakbym wolał coś, co spowoduje, no bo to jest wszystko tam... Nawet zabicie króla nie spowoduje, że przecież sojusze się skończą. Tu tak dobrze nie ma. Księżycowa tafla? Ale mi się kichać chce. A, tu. A kto cię atakuje? O, traktat pokojowy. A. A. Ale oni akurat nie mają armii. A kto cię atakuje, że ty potrzebujesz pomocy? Że tam ci idą lordowie? Czyżby te chłopki takie roztropki atakowały? Czy tego, czego ty się boisz? No dobra, Gelarcik, ty se wracaj. Sprawdźmy, przypomnijmy sobie, ile to mnie kosztowało, bo ja wziąłem... Nie dowiemy się. 69 godzin, o Boże. To tu na przykład, jakbym chciał. To było chyba to, nie? To mały koszt, ale 58? Nie? Tam myślicie, że też miał? No tu Adasiuniek ma 65%. Czyli tutaj dupa, tu już nic nie zrobimy. Wszystko ma to 60 tam, no dobra. Tu jest neutralny, tu jest neutralny. Gleba się tam kończy. A, przyspieszmy trochę, żeby już Skarpeta zrobił swoje. Lutelson już wrócił. A, idą rzeczywiście. Jakaś armia idzie na księżycową taflę, ale to tylko 10 chłopa. Widzieliśmy już tutaj większe ataki tak naprawdę. Ale to jest dobre, bo jeśli oni by coś zrobili, osłabili tę armię, to dla nas to jest plus. Ja pierdziłem Skarpeta trochę szybciej, nie? Dobrze, że macie dobry nastrój. Chodź Skarpeta. Skarpeta, ty tu łuczników nie masz? Masz. Broń łuczników. Oni mają łuczników, oni mają. O, widzę, że moja ulubiona zabawa. Dwóch sobie idzie za wolno, bo są ranni. Ale z opóźnieniem strzelają. Może moi coś zrobią. No, ładne strzały, ale tu lecą trzy. Kurde. Ej, trzy miały lecieć. No, ale się rzucili. Kurde, pudło. Ruszaj dupy. Dobra, nie chronić łuczników. Ruszaj dupy. Zabili? Szok... Nie. A Marflek to co? W każdej bitwie praktycznie upada, nie? Tak to się kojarzy. Dawać, dawać. Gdzie wy biegniecie? Tutaj się pozbyć. Tylko ostrożnie z tymi łukami. Jeszcze swoich traficie. Nie będzie wesoło. No, łucznicy. Dobra, znaczy no. Zabity chłop. Więc go nie weźmiemy. Nie! Dobra, Batman żyje. Dowódca wroga ucieka. Mówiliście, żebym jak ktoś ucieka, to żeby łucznikami strzelać. Nie wiem, czy trafimy. Tak już niezbyt. Dobra, bierzcie tutaj. Tylko, że tych nie związaliśmy, więc nie wiem, czy oni nie zaczną się klepać zaraz. Kurde, i ten Skarpeta, który morduje wszystkich, nie? A ten związuje. Okej. Okay. Zwytani czterech. Great. No to biskup się tam cieszy. Skarpeta 12 godzin będziesz wracał. Ale to tyle, jeśli chodzi o bandytów. A co tu się dzieje? Po co tutaj są posiłki? Dobra, w każdym razie. Jest jak jest. Lutelson wrócił. Seksy z żoną by się przydały. Mówiliście, że tutaj gdzieś się da coś zrobić, żeby... Znaczy nie, że oni po prostu każdej nocy idą na schadzkę. Dobra, Artavi, co my zrobimy z twoim nastrojem?
No, odpoczniesz na razie tyle. Później będą seksy. Gelarcik już wrócił, rozumiem. On pragnienie nagrody ma. To dostaniesz nagrody. Aj, Lukasi, chce święte pierścionki. Ty czekaj, Gelarcik, bo ty masz dużo pierścionków. Ale ty masz... Dobra, masz lojalność 100. Dar dla króla. Tylko, że się zdenerwujesz. To może jutro. A Luther się obudził? O, Luther się obudził. Gdzie idzie Luther? Aha, Luther sobie gada z Dexterem po prostu. No dobra. No to teraz to głównie czekamy na kuźnię. Tu będziemy musieli w końcu zrobić. Tam, że Gelar to wiadomo, ale ulepszyć to trzeba. Znaczy, tu jeszcze daleka droga. Tutaj już jest bliziutko. Tu trzeba ulepszyć. No, trzeba będzie ulepszyć to. Za całe praktycznie drewno, nie? To jest ból ogromny. Niestety handlarz nie przyszedł. Pieniądze się kończą. Jak tutaj sytuacja? Ej, nie ma piwa? No przecież powinno być. Czekaj, co tu się dzieje? Gdzie jest pan karczmarz? Ty jesteś karczmarz? Nie. No tutaj jest w składzie wszystko. Zadowoleni. Ty jesteś budowniczy, ty jesteś hodowca świń. Gdzie jest karczmarz? Czemu dzisiaj nie sprzedano w ogóle nic? Chcesz za wcześnie? Później trochę dają? Dobra, ale ta już nie jest wkurzona. Raport gospodarczy. No nie, to... Dużo to my nie zarabiamy. Tu są chorzy. No halo, piwa dzisiaj nikt nie dostał według tego. Mało żeśmy... Ej, to nawet zostało jeszcze w składzie, to... Albo tu są problemy z pieniędzmi. No... Trzeba będzie jednak coś tutaj wykombinować. 8 to akurat. A wojownicy? No nie wiem, możemy na następny dzień spróbować coś takiego zrobić. No skarpeta to tam jeszcze ma długą drogę. Czyli tutaj chyba też lecą ci dziwni ludzie, skoro tu się zbiera armia. Ucieka już ta armia. To dziwne. No tam jest 17 chłopa, chyba że to nie jest liczone. Znaczy nie, chociaż nie było armii, więc to chyba jest liczone, chociaż mogę się mylić. Więc ta dycha raczej wiele nie zrobi. Adasiuniek nie lubi, no nikt tam nie lubi Ratawi, przez to, że ona jest inna kultura, chociaż... No dobra, Gelarta też nie lubią, też jest ta sama kultura praktycznie. Luthelson śpi. Okej. No to jutro trzeba będzie tak. Gelard odda pierścionki Luthelowi. Wtedy Luthel da pierścionki Lukasikowi. No a później to jakieś seksy i wszystko git. Oj. Idzie modlić się do domu. Dobra, myślałem, że on chce coś robić złego. Byśmy tak nie chcieli. Przez to, że gra wiedziała, że nikt nie kupi piwa, bo nie ma hajsu, to nie dostarczyli w ogóle? Tak to może być? A czekajcie, ludność. To jest, ile mają hajsu, tak? Czyli średnio chłopi mają 3 hajsu? Czy nie powinni, czy, no bo to musi być raczej średnie, nie? Zbóje mają 7 hajsu? Przecież czemu to jest stolica? Ale tu są pieniądze. I tutaj coś będzie za 3 dni dopiero. No dobra. Tyn. Jakbyśmy zaatakowali sobie takie coś. Bo ty masz 15 chłopów. No trzeba będzie chyba Wydaje mi się, że takich wioseczek to sojusznicy by nie przyszli. Tak mi się wydaje. Ale mogę się
mylić. Gorzej, jeżeli my będziemy chcieli zrobić z Filomeny naszego wasala i nagle ktoś jej pomoże z jakiegoś powodu. I ale ogólnie to chyba jest sposób, żeby w końcu jej się pozbyć z wioski. No bo jak my przestaniemy być sojusznikami, to możliwe, że ona wtedy wyjdzie z wioski. Przestanie marnować nasze życie. Zapisano grę. Great stuff. Dobra, no to sobie ulepszcie. Tak szczerze, no sztyle, w sumie jak my tam ze sztylecikami stoimy, jeśli chodzi o produkcję. Wytwarzaj do 15, no dobra. No na pewno tu już nic nie robimy. No te lekkie pancerze, no już jest 6. Ale w tym wszystkim naprawdę najważniejsze są narzędzia. I węgiel w takim wypadku. No i żelazo. I drewno w takim wypadku. Bo i drewno potrzebne jest do węgla, i żeby ulepszać te kopalnie. Nawet zwiększył prędkość. Tutaj wychwala Filomena. To długo nie potrwa. Długo takie rzeczy nie potrwają, niestety. Dobra, co się dzieje? Było psik, a to tutaj pewnie. Biskup planuje bunt. No, Dexterku, naprawdę, weź to z tą. Nie, no już jest minus 49. Czy ty kogoś jeszcze nie robisz, Dexterku? Jak minus 50, to nie ma, a tam miało być napisane, że minus 50. No to już Ratawiusz jest minus 49. Już chyba dobrze. Ratawi cię lubi nawet. No, Dexterku, spokojnie. Za co ty jej nie lubisz? Grzechy, fanatyzm, znieważono mnie, brudne plotki. A wy jesteście ta sama kultura, kurde, to powinniście się cieszyć. No jest plus 5, ale to więcej powinno być. Ale wygląd minus 5. Ej, Dexterku, Dexterku. Ciebie wyglądy nie powinny w ogóle interesować. Jeszcze nie przyszedł skarpeta? Dobra, w końcu. Niech oni trochę odpoczną, ci moi żołnierze. No, zakażone rany. No, spokojnie. Właśnie weźcie sobie tam, co macie wziąć. O, co się dzieje? Grzewięcin, prośba o pomoc. Co? Hepor, z kim ty się tam klepiesz? Po niedawnych wydarzeniach Hepor został osłabiony, a zwiadowcy donoszą, że ku jego miastu zmierza duża grupa maruderów. Król Hepor prosi o pomoc wszystkich swoich sąsiadów. Ale jakie tam osłabienie? Masz 13 żołnierzy. Już do ciebie idzie armia przede wszystkim. Nie, ty podróżujesz. Ty wracasz do domu. Frakcja Gwiazdonur stała się wobec nas wroga. No okej. Nic nowego. Co to jest? Chciałbym kliknąć tę kobietę. Wraca do domu. O, nie lubi Ratawi. No to tam jest 13-8. Tu jest 12-4. No my jesteśmy 17-8. Musimy się trochę podszkolić, to na pewno. Ja pomagał nie będę nikomu. Podajcie, oddział powrócił, dobrze. Pieniądze i jeńcy, więc będzie co sprzedawać. I ledwo żywi żołnierze nasi. Tu się klepią bardzo dobrze. Tylko nam ciągle brakuje broni. Na chwilę, że stworzymy po prostu ogromną armię łuczników. Ulepszyło się? Tak. O. I to jeszcze można ulepszyć. Okej. Mam jakichś bezdomnych? Nie. No to tyle dobrego. Tu brakuje ludzi. Kto ma drewno? Macie jakieś drewno? Dobra. Na razie niech tam sobie zbierają, bo drewno akurat, no to tu by się przydało drewno. Ale on coś tam ma u siebie w kanciapie. Dobra, to może sobie pracować grzecznie. 60 bimber zrobiony. Okej. To miło. Tutaj jeszcze to bym ulepszył w sumie, ale to też narzędzia potrzebuję. No kurczę, narzędzie to jest najważniejsza rzecz w tej grze, bym powiedział. No to może byśmy tak. Bo wytwarzy dopiero jeszcze dwa łuki. Sztyletów już nie będzie gościu robił. No i wtedy będzie tylko siedział na tych narzędziach. Tak to będzie się prezentowało. Nie, szczerze podziwię Filomena. Nic nowego. A to kto? Co on tu robi? Myśli. No jest zastraszony. Nie, podejrzany. Tutaj nikt nie pracuje?
Jak se kurczę bandyta wszedł. A, czeka na karę. Myślałem, że wszedł. Kto będzie dawał karę? A, ty no w sumie rację. Myślałem, że se wszedł taki haha, haha, nikogo tu nie ma, jestem bandytą. No dobra, co się stanie? Zaczynamy tu co mamy? Więzienie. To będziesz jeńcem od dzisiaj. I stałeś się jeńcem. Aha. Fajer. Klepio się klepio. Bardzo dobrze. Ej! Tam jeden miał tarczę wyciągniętą. Jaki oszust. No ten tutaj. Kto to taki oszust? Panie Poksu? Ten nasz dowódca? No tak, to jest ten nasz dowódca. Panie Poksu. Co za oszust? Poprawa wycinki. O. To będziemy teraz więcej drewna zdobywali w końcu. Tylko mówicie, że to może ściąć nam drzewka za szybko. Zobaczymy. Statystyki dnia. O, czterech chłopów przyjdzie. Lukasik to szybko leci. 66% już ma hutę. Mam nadzieję, że tu wszystko śmiga. Niby tak. Niby śmiga. Akurat dobra informacja. Dobra, no my papieru nie wykorzystujemy tutaj jakoś. Henat nie da w ogóle, nie? My wytwarzamy, ale żebyśmy gdzieś brali, to nie ma tutaj czegoś takiego. Dobra, no mąka jest, jakieś mięso będzie. Hajsy trochę zarobiliśmy. Jakby przyszedł, chciałem powiedzieć, kurier. Handlarz to w ogóle byłoby cacy. Jak te nasi żołnierze. No kilku... Nie, w sumie nie ma nic, że są ranni, nie? A nie, jest troszeczkę ranny. To co najmniej dzień trzeba poczekać, żeby tam więcej ich się wyleczyło. Trzech migrantów przyszło, dobra. No tej panny to ja nie chcę, za droga jest. Dexter tam jakieś tajemnice. Ale Dexter to jest kurczę, nie? Tam ludzie do niego przychodzą się wyspowiadać, a później Dexter chodzi i opowiada te grzechy. A wiedziałeś, że ten robił to i tamto? No dobra, macie teraz pieniądze. Zobaczmy, jak tutaj sytuacja rynkowa się wydarzy. No tu trochę jest jedzenia. Tu, dobra. Czyli Hani ogarnęła, że nie ma pieniędzy. Do tego na karczmy nic nie poszło. Minus dwóch. Ktoś nam umarł, nie? No, czy jest alkohol w rozsądnej cenie? Wydaje mi się, że jest. No, nie muszą od razu pić piwa. Mogą pić bimber. No czekaj, może pomyślmy jeszcze. No chłopi dostają 8. No to mogą nawet mąkę wziąć. Już olać te brukiew. Mogą zjeść mąkę i wypić sobie bimber. Wojownicy dostają dyszkę. No to dobra, to brakuje im złotóweczki do piwerka. To może zmniejszyć cenę piwerka, ale to krzyczy, że za mało już. Że będą szpekulanci. No ale dobra, na razie zmniejszmy. Znajdźcie łaskę lutelową. No nikt tej ratawi nie lubi. Naprawdę. Ten handlarz będzie. Dobra, i teraz kupujemy. Jakiś debil kupi mięso. Tak, oczywiście, że kupują mięso, debile. Hajsy rosną. Podoba mi się to, jak kilka osób naraz zaczyna grać na gitarze, nie? To jest takie plum, 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 plum. Ratawi. Nie wiem, co robisz, ale chodź tutaj. Huta 89%, szybko idzie. Dobra, ratawi, my musimy jeszcze 400 zapłacić, więc tak, jeńce. Kaczka to jest z nami od początku, to sobie zostanie. Panda, kurde. Dobra, sprzedamy trochę więcej jeńców. Książek raczej nie mamy żadnych podwójnych. I see not. Widzę, że mięsko się opłaca sprzedać. Dużo nam nie zostało. Tak nie wiem. A tu mogę. A nie mogę, tu już jest limicik. Dobra, handel. To tu troszkę zejdźmy, dopóki jest, już nie ma szóstki.
Jeszcze jedno mogę. Dobra, to tak. Sztyleciki to już zrobiliśmy, to niech sobie leżą. Troszkę tego mogę sprzedać, póki jest trójka. Dobra. Drewna nie, żelaza nie, narzędzi nie. Tego też nie. No to nie, to już nic więcej na sprzedaż tak naprawdę nie mam. No ty na pewno masz fajne książki, ale mnie nie jesteś na takie rarytasy. Szkoda, że tarcze są takie drogie. Całkiem szczerze szkoda. Ile musimy mieć z Matroną? 50. Skradzione, ale to skradliśmy te księgi? Nie wydaje mi się. Opinia biskupa jest zero. Trzeba będzie nad tym popracować. No dobra. Myślę, czy coś kupić, jeśli chodzi o... A, nawet nie kupię tego, mówicie. 25 musi być. No to... Co najwyżej mogę jeszcze jakieś włócznie. Trzy włócznie i się wyrówna. Piwka nie ma, dobra, handel i tyle. Niestety doświadczenia, znaczy dostała doświadczenie, ale poziomu nie dostała. No, 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 dawać, kupować piwierko, zarobimy sobie, bimber pić, piwko pić. A Dusiniek paradują rozbawia Lukasik, okej. Okay. Skarpeta i Ratawia, skarpeta co tam czyta, a kuźnia broni. Wolny lord czeka na zatrudnienie. A ciebie też bym mógł wziąć jako tamtego takiego. Chyba mógłbym. Czyli myślałem, że to tylko dotyczy rodziny, ale jego też bym mógł wziąć, żeby tutaj był takim gorszym lordem. A Ratavi... A, bo ty piszesz to, bo to Ratavi pisała. Chyba jest potrzebny Lukasik. Idzie po wyposażenie. Co ty będziesz robił? Idzie się napić piwa. No dobra, odpoczynek ci potrzebny. Niech będzie. Ale szybko leci ten odpoczynek. Ale raczej już za późno, żebyś poszedł czytać, nie? Chociaż niby jest, idzie zgłębiać wiedzę. A, bo to Lukasik, eju. Ja patrzę na skarpety, kurde. Może zdąży. 91% nie zdąży. Ale było blisko. Jeden jest unieruchomiony. Tu sobie jedzą. Ile tam jeszcze potrzebujesz? 33 godziny, głęboka rana. A ty jesteś kobietą. A jak tam właśnie Filomena? Gdzie ona była? Filomena już ma menopauzę? Jeszcze nie. Jeszcze jest nadzieja. To jest bardzo dobra informacja. Dobra, a gdzie te marudery? I see no marudery. No tutaj za 400 byłaby jakaś panna, tutaj za 700. Mówię, ja bym spróbował tak zrobić, nie? Że... Ja nie mogę tego zrobić z sojusznikiem. Uprzejmie zażądaj daniny w sumie. Daję pieniądze. Posłaniec niech sobie idzie. Za papierek. Trzeba jakoś zbić relacje, wtedy tam coś zażądać. Zobaczymy, czy ktoś jej pomoże. W teorii no, mogą jej pomóc. Jeśli nie dowiemy, jakie ona ma relacje. Coś takiego. Okej. Okay. Czy to był minus, bo kobieta na tronie? Okej. Okay. A, tutaj jest jakiś Grelos. Atakuje księżycowa... A to Gwiazdolesie atakuje? Okej. Okay. Tam nie ma armii w ogóle. No to mieli pomagać.
już nie chcą pomagać. No to dobrze, to już się zaczynają miłe rzeczy zadziewać. Zapisywanie to jest kolejna miła rzecz. To jest cała 17 chłopa. No my mamy też 17 i niby 8, tylko no u nas większość to jeszcze nie ma pancerza. To jest główny problem. Właśnie, czekajcie, jak tutaj się to dzieje. My robimy to cały czas i tyle, bo my musimy w ogóle odkryć, jak robić lepsze rzeczy. Dobra, Dexterku, bo ty ciągle masz słabe relacje z Nutelkiem. Weźcie tam się poprzytulajcie. Buzi, buzi, te sprawy. O, Lutel pociesza Dextera. No. A, miało być tak. Adasiuniek, nie. Lukasik chce pierścionki. Gellardowa, później oddasz. A, ty pragnienie nagrody. Nie, czekajcie. Ty miałeś pragnienie nagrody? Pragnienie nagrody. To nie, to trzeba będzie... Oddasz pierścionki i je dostaniesz z powrotem. To nie, to Lukasik musi dostać osobne pierścionki. Dexter, nie chcesz dać... Nie, ty nie masz już. Ratavi ma 8. Czy Ratavi może zarządzać swoimi pierścionkami? Nie, to tylko Lutelek może ją nagrodzić i tyle. Znaczy, no ona mogłaby oddać. Tylko, że lojalność wcale nie jest jakaś super. No, może tak nie róbmy. Tak, tak, pora na małżeństwo. Lorda pochłania pragnienie. No ja wiem. Lutelek będzie musiał ci dać. Na razie Lutelek stara się tam z Dexterem polepszyć stosunki. Opinia biskupa plus 15, dobrze. Tu nikogo nie ma, ale jak najbardziej masz rozkazywać. A później... Lukasik chce... pierścionki. Go nagrodzimy. Dolina pyłu. Lutel szlachetny władco. Ble, ble, ble. Dobra, dała nam pieniądze. Ci są wrodzy. O, już jest neutralna. I teraz moglibyśmy jej powiedzieć, żeby spadała. Uzna to za zdradę. I dobrze, niech uzna za zdradę. A, to znowu kogoś. Mogę tego samego? Posłańca? Dobra. Czy ty... Nie. Ale no to musi być posłaniec. On nie wie, co tam jeszcze król zapowiedział. Ja coś chciałem... Czekajcie, Gellard chce nagrodę. Dobra, król nagródź. Adasiuniek nic nie chce. A, Adasiuniek ma pierścionki. Adasiuniek może oddać królowi. Jego lojalność jest niska, kurde. Jest. No, możemy mu zagrozić. Wtedy mu wzrośnie. Jest coś takiego, nie? Groź. Lojalność plus 17. No to ten. No, Lutel pogrozi, a później zabierze mu pierścionki. Wróg knuje. W kancelarii brakuje papieru. Tak, to jest węgla brakuje przede wszystkim, widzę. Ale gościu robi. Dobra. Dobry gościu to dobrze robi. No to ulepszyć może wypadałoby w końcu, tylko narzędzia. Narzędzia naszym problemem. O, mamy hutę! Tutaj wytapia się stal. Jeden pracownik może wyprodukować 9. Jak bardzo chętnie tutaj wszystko umieszczam. To mogę w sumie to wiecie, co bym zrobił? Nawet może skład. Bo tu jest. A możemy jeszcze jeden tutaj trzasnąć. Albo nie. A tu już mogę. No to tu. Nie, mam nadzieję, że będą mieli bezproblemowo dojście tam. Tu się robią. Lutelek idzie porozmawiać z Adasiuniek. No Adasiuniek! Bo on wie, że będzie grożone, to on nie chce. I się gonią.
I tak dalej, prawda? Podsumowanie ze świata. Jak tu to wygląda? Aha, czyli wy teraz jesteście tacy. A wy jesteście tacy. A ty jesteś tutaj, dobra. No to dobrze, niech się trochę rozbijają po kątach. Nie mam nic przeciwko. Jakby jeszcze ci tutaj troszkę się słabsi zrobili. Podróżuję, wracam do domu. Mój jeszcze nie wyszedł? Kolejny posłaniec? Nie. Przepraszam, a ty gdzie? Gdzie przesłuchać świadka? Czy to jest świadek, który właśnie opuszcza osadę, bo jest posłańcem? Wyjdziesz za nim? Nie. Kurde, nie zdążyłem. Dobra, czekajcie, bo w sumie... Tarcze. Naucz się. Lukasik. Gorzelnia, ulepszenie. Adasiuniek niech czyta. Widzę, że Ratawi jest mega wkurzona. No seksy z Lutelem, w czym problem? A, zainteresowanie za małe. Lutelek, zrobiłeś już swoje? Pogroziłeś Adasiunkowi? Lojalność wzrosła, to teraz Adasiuniek, świnioty. Oddaj pierścionki. Oddawaj pierścionki. Moje pierścionki, świnio. Wtedy tylko zostaje Lukasik, który chce pragnienie ma. Który chce pragnienie ma. Toż są wspaniałe informacje lutelowe. Dobra, Lutelek idzie nagrodzić. Adasiuniek wkurzony. No wiadomo, lojalność spada, wiadomo. Ale nastrój aż tak. Seksualne pożądanie masz, to tam masz jeszcze pierścionki, iść tam z kimś, cim ci rim ci po sprawie, no. Dobra, Ratawi. I tak nie mamy papieru. Bleble, bleble. Dobra, Lukasik zadowolony. Idzie porozmawiać z Gelartem? Jestem Gelart. Społeczne, wspólnie czas z Ratawi. A, ona ma w sumie... O kurde. To ukaż za to. Dobra, Ratawi, czekaj. No, pragnienie intymności. No dupa. Rozwiedź się. Mamy 14 papieru? Kurde, to niech to ktoś dostarczy. Czekajcie, gdzie był papier? Papier, papier, ty nie jesteś od papieru. Ty jesteś od papieru, proszę. Wysłał ten papier? Nie powinno być tutaj? Nie, no to jest tutaj chyba. Wyprodukowano. Dobra, jest papier, zanieść. No nie, Hanius. Adaśnik odmawia. No dobra, 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 dobra. A Lukasik coś nagle zaczął denerwować? Umiarkowane zmęczenie. Wynik sojusz wolnych miast. Tchórzu i morderco, zerwanie sojuszu to akt banalny, lecz przewidzenie konsekwencji takiego czynu jest sprawą znacznie bardziej złożoną. Jestem zmuszony przyjąć twoją decyzję. Choć z doświadczenia wiem i radzę ci, że dzisiejszy siedzi... Dobre, a teraz patrzcie, taka Filomena, co siedzi u nas, gdzie ona jest? Może ona już ucieka? Idzie zjeść. Nie, Filomena ma to w pupiu. A nie możemy jej... A możemy ją wyzwać na pojedynek, tak? A czekajcie, jakbyśmy chcieli ją... Przez to raczej się jej nie da porwać, bo ona nie jest u siebie, nie? W ogóle ten Dretoros jest królową. A tu jej... ona w ogóle tu nie istnieje. Ona nie... Trzeba jej... Dobra, ale możemy ją wyzwać na pojedynek, tak? Nie to. Ale też możemy ją uwieść. Czterdzieści.
A kurde, trzeba było wcześniej to tutaj zrobić, bo... Gdzie jest skarpeta? Nie, ze skarpetą. No, pospędzę czas ze skarpetą. Może coś tu się jeszcze zda zrobić. Może jeszcze będzie jakieś cimci rymci. Znaczy, to pani już jest stara, nie? Ile ona ma? Nie, 39, dobra. Tam, że gorzej. Jeszcze tam o menopauzie nic nie ma. No, skarpeta. Dobra, poszli sobie. No już tam jakieś szóstki, coraz mniej piątek jest. To akurat miło. Tylko jest jeden kolega zdenerwowany. Z powodu tego, że jest głodny. Ale masz trzy pieniążki. Ja się cieszyć powinieneś. Dobra, Ratavi. Jesteś głodna, tak? To idź coś zjeść może. I od razu będzie git. Mamy bardzo dużo sztyletów. Produkcja. A, stal. To na razie nie. Na razie ten budynek możemy uśpić. Przybyli imigranci niestety bez naszego przyjaciela. I bez handlarza. I zażądaj hołdu lennego. I znowu posłańca wysyłamy. No chyba ta. Bo to rozumiem, że to stosunki Lutela się pogarszają, a taki skarpeta dalej może cimci rymci w razie czego. Ale ona siedzi tutaj jakby nic, no. U nas siedzi. Opuszczę osadę! Nie! Zrobiła to w końcu! Ale dopiero teraz mogliśmy, jak nie jest sojusznikiem, ją ten uwodzić. No i tak teraz trzeba było. Ta osoba opuszcza prowincję. Jak ucieka? Jak ucieka nagle? Patrzcie, odbugowałem ją. Odbugowałem biedną Ratavi. Uciekam! Nie! Chcę mi coś zrobić! Nara frajerko. Ile ona tu siedziała? Przez większość serii, nie? 20 dni na pewno, jak nie więcej. A teśnik otwiera oczy Dexterowi. O, to w sumie zabawne by było czekać, gdzie ona jest. Panie Mysio, pan nie musisz iść. Weź jej powiedz po prostu. Biedny Mysio musi iść. A królowa cały czas za nim będzie szła. Później tak będzie musiał czekać, aż ona podejdzie. Żeby jej przekazać to. No ona wie, no nie trzeba nic to przekazywać. Lutel śmieje się. Lutel lubi się śmiać. No dobra. No ta stal, ja wiem, by była fajnie, ale ja myślę, że musimy w pierwej się znażyć. Chociaż jak już trochę nam dali tego. No bo to odśpijmy. I tutaj damy kanclistę. A i tu w sumie trzeba. Czekajcie, czy tam nie ma, że jest jakiś... Co tu się dzieje? Czekajcie, bo... A, 17 na 20, dobra. Wynik, prośba o pomoc. To tam w dupie cię mam, Hepor? O nie, wysyłają złupić moją wioskę. 6 chłopa wysyłacie, naprawdę? To chyba nie to. No Gwiazdonurt wysyła. Ja tu widzę jedną armię. Atakuje cień... A nie, atakuje cieniopol. Ale 6 chłopa. No dobra, no silni są. Ale my jesteśmy silniejsi. No to jest wojna w takim razie. Dobra, to czekaj ta. Jak to moja armia się prezentuje? No chcemy pana tutaj Poksu wysłać. Panie Poksu Sroksu. Nie tak. Przepraszam. Ten głupi żarcik z tym Poksus Rox. Nie na miejscu. No, bierzemy tutaj, a oni to specjalnie robią, żebym wysłał najlepszych, a później takie haha. Nie, szczerze powinienem patrzeć, kto, co za debil ma zbroję. No wy oczywiście nic nie macie, bo jesteście najlepsi. Więc ci najlepsi nic nie dostają. No ktoś miał
Ktoś pobrał włócznie, no. Ty nic nie masz. Czemu ja się nie mogę dowiedzieć, kto coś ma? No coś, tu jest nie halo. Przecież ja mam gdzieś włócznie. O. Już wiemy, kto ma. Ty nic nie masz niby. W sensie lordy pobrały. Trochę tych lordów mamy. Może to jest problem. No, pewnie lordy pobrały. No, już raczej przeklikałem się przez wszystkich. Dobra, lordy. Świnie tłuste. A nie, no tylko trójka powinna nosić. To ja mam tak mało włóczni? Dobra, wywalę wam jeszcze pancerz. Taki Lukasik. No ty masz na pewno włócznie, no. Gdzie zgłębiać wiedzę? A jakoś mogę ci powiedzieć, żebyś wyposażenie zmienił? Chyba niezbyt. Przecież mam wyłączone noszenie pancerza u Adasiuńka i noszenie broni. A i tak ma. Dlaczego? No przecież kliknięcie oznacza wyłączenie, prawda? No wszyscy ci, co mają wyłączone, i tak noszą broń i pancerz. No to oni mi pokradli najlepsze rzeczy. Jesteście świnie tłuste. Mogę ci powiedzieć, rozbierz się? Bo nie ma czegoś takiego, co? No to jest rozbierz się ostatecznie, ale no nie działa. Nie, no to musi być wyłączenie, bo zawsze jak gra się zaczyna, to domyślnie macie spożycie nektaru u waszych lordów wyłączone. Więc to wyłączenie ewidentnie nie działa, albo ja czegoś nie rozumiem. No to cóż, to musimy iść z armią łuczników w takim wypadku. No inaczej. A my tu będziemy szli... Co to jest w ogóle? Atakuje wichro wzgórze. Serio? Patrzcie, odbugowaliśmy naszą koleżankę Filomenę. Nagle tego śmiegas i ona coś atakuje. A ona chce zrobić z niego wasala? Może? No dobra, czyli ty idziesz do Cieniopolu, będziesz szedł 5 godzin, ale my musimy i tak jeszcze wyjść z wiochy. Dobra, dobra. To tak. Foksu. No dobra. To wy najlepsi moi nic nie macie. Dostaniecie to. Kto tu był? Jedna osoba ma tutaj coś. Kto to był? Na pewno nie ty. Ty. No dobra. I to tyle, prawda? Raczej tak. No dostaniecie to. Nie wiem, czy bardziej w łuki pójść, czy te buławy. Weźmy 4 łuczników. I tak pójdzie. Znaczy, no dobra, wszyscy mogą pancerz mieć. Może przesadzam z tą armią, ale nie wydaje mi się. Dobra, utwórz. Gdzie wy to robicie? Tutaj idzie kolega. Idzie gdzie? Tu się zbierają, dobra. Znowu udają, że nie mają broni. Jesteście gotowi? Gotowi. Dobra. To teraz mogę chyba powiedzieć. Ruszać dupy, nie? Atak. 72%. Wyślij armię. Dobra. Podważasz władzę, jaką sprawuje Filomena i czekasz na odpowiedź. Dobra. Wkrótce udzieli odpowiedzi. No nie, ma jakąś tu armię, wyszła nią, ale idzie na tego nagle, na biednego Heporka. Ale czemu? Tu 10-4, a tu jest 15-8, to się w ogóle nie opyla.
No, ale dobra. Na dzisiaj to było tyle, więc mam nadzieję, że wam podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Przepraszam, że były 2 dni przerwy. Trzymajcie się!